profesorowi Janowi Twardoniowi honorowe obywatelstwo miasta Polanicy-Zdrój. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej. Dziękuję przede wszystkim za wspaniałe wyróżnienie, jakim jest otrzymanie tytułu honorowego obywatela miasta Polanica-Zdrój. Miasta, które jest mi bardzo bliskie, które jest moim drugim domem, gdzie nie tylko odpoczywam, ale również pracuję i czuję się częścią społeczeństwa Polanicy. Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę do Państwa dzisiaj przemówić w konkretnym temacie polanickiej statuetki polańskiego niedźwiedzia. Pan Przewodniczący Szymański wspomniał, że już tradycją Polanicy stały się polanickie spotkania noworoczne. I faktycznie, był rok 2010, wybory nowego samorządu i z panem burmistrzem zastanawialiśmy się, jak te spotkania noworoczne reaktywować i poprowadzić, aby były po prostu przyjazne, a z drugiej strony, żeby były pełne informacji o tym, co w naszym mieście się dzieje. Niestety w 2011 roku spotkanie noworoczne odbyło się w kawiarni wiedeńskiej. Tylko dlatego i tylko niestety, że teatr był jeszcze w remoncie. Ale to właśnie w 2011 roku zastanawialiśmy się, jak uatrakcyjnić te spotkania, w jaki sposób honorować ludzi, instytucje czy organizacje pozarządowe, które w sposób szczególny zasłużyły się do naszego miasta. I wtedy padł pomysł, że przecież mamy stuletniego misia polarnego, który myślę, że przez te 100 lat był, jest i będzie dużą atrakcją Polanicy. I tak zrodził się pomysł, aby właśnie statuetka polańskiego niedźwiedzia była tą, która będzie honorowała tych wszystkich, którzy w danym roku kalendarzowym w sposób szczególny zasłużyli się na bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zapewne wielu z Państwa się wydaje dziwne, skąd w Polanicy się wziął miś polarny, prawda? Bo wiele osób spacerujących po Parku Leśnym często się nad tym mocno zastanawia. Tym, którzy tego jeszcze nie wiedzą, powiem, że miś, który tam stoi już od 104 lat. Postawiony został w 1910 roku przez niemieckich glacjologów, którzy na terenie ziemi kłodzkiej prowadzili badania zasięgu ostatniego z lodowacenia skandynawskiego, kiedy to lodowiec wdarł się przez przełęcz Barską Srebrną na teren Kotliny Kłodzkiej. Okazuje się, że ten najdalszy jęzor lodowca sięgnął właśnie tego miejsca, gdzie dzisiaj stoi niedźwiadek. Także teraz będzie już wszystko jasne. Pierwszą statuetkę polańskiego niedźwiedzia 2015 przyznaną przez Radę Miejską w Polanicy-Zdroju oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników Polanicy w kategorii Promocja Polanicy-Zdroju otrzymuje program trzeci Polskiego Radia za promowanie miasta na ziemi. Miły dla mnie moment, dlatego że osobiście miły, bo teraz mówię o sobie, a za chwilę o trójce, ponieważ ja na tej scenie bardzo wiele lat temu grałam gąbkę. Podstawówce takie było przedstawienie, była pani Guzikowa, która przygotowywała te przedstawienia. Nigdy nie udało mi się zagrać księżniczki, chociaż bardzo chciałam. I tylko jeden raz wystąpiłam jako gąbka. A potem tu siedziałam parę miesięcy temu na scenie. Niezwykle ciepło wspominam te chwile i powiem jeszcze tak, bardzo się cieszę, że teraz będąc w Trójce mogę się jakoś znowu powiązać z Polanicą, a możemy to zrobić właściwie tylko dlatego,
co usłyszałam przed chwilą, że Polanica ma takie ambitne plany. 2015 przyznaną przez Radę Miejską w Polanicy Zdroju oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników w Polanicy w kategorii Inwestycja Roku otrzymuje dr Irena Eris za najważniejszą inwestycję w branży hotelarskiej Hotel Spa dr Irena Eris Polanica Zdroju. Marii Czubaszek, który będziemy kontynuować. Chciałem bardzo podziękować za super, naprawdę wzorcową współpracę zarówno miasta, panu burmistrzowi, jak i przede wszystkim pracownikom Teatru Zdrojowego. Brawo dla nas! Dziękuję bardzo. 2015 przyznaną przez Radę Miejską w Polanicy Zdroju oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników w Polanicy otrzymują Alina i Mirosław Kutorak za rewitalizację budynku Villa Alina.
serca, mnóstwo poświęcenia. Polanica jest pięknym kwiatem, który się w dalszym ciągu rozwija. Chcielibyśmy w jakiś sposób wpłynąć na to, żeby rozwijał się jeszcze piękniej, jeszcze szerzej. Słowa wdzięczności i uznania należą się również władzom miasta. Bez ich wsparcia projekt, a właściwie jego realizacja, nie przebiegłaby tak płynnie, jak miało to miejsce. I na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że w nowym roku zarówno Państwu, jak i sobie życzę wielu sukcesów i satysfakcji ze zrealizowanych przedsięwzięć. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Będzie nagroda. Statuetka Polańskiego Niedźwiedzia 2015 przyznana przez Radę Miejską w Polańcu-Zdroju oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników Polanicy otrzymuje pani Joanna Pogoda, właścicielka willy Filmowiec, za kultywowanie tradycji festiwalu Pol 8. Festiwalu, który zapisał się dużymi zgłoskami w historii Polanicy. I za chwileczkę krótka prezentacja. Takie motto, credo Johanna Wolfganga Goethego: talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. Rada Miejska w Polanicy-Zdroju i burmistrz miasta Polanica-Zdrój składają panu Mariuszowi Kowalowi gratulacje za zdobycie Mistrzostwa Polski w maratonie MTB 2014 roku i zwycięstwo w Pucharze Polski MTB 2014. Łącząc wraz uznania za liczne osiągnięcia w dziedzinie kolarstwa polskiego, życzymy dalszych sukcesów. Polanica Zdrój podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Polanica Zdrój. Mariusz, zapraszamy. Na 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej
i turystycznej w 2014 roku. Łącząc wyrazy uznania za liczne osiągnięcia w dziedzinie promocji naszej małej ojczyzny, życzymy dalszych sukcesów. Podpisał przewodniczący Rady i burmistrz miasta Polonicy. Kategorii seniorów, łącząc wyrazy uznania za osiągnięcia w dziedzinie strzelectwa sportowego, życzymy dalszych sukcesów. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej w Polonicy Zdroju i burmistrz miasta Polonica Zdrój. Prosimy pana Zbigniewa Wrotkowskiego, który tak naprawdę co roku coś nam wyszczela, proszę państwa, i zawsze wyszczeliwuje na zawodach ogólnopolskich i zawsze robi to dla lotu w Polonicy. Zapraszamy. Drodzy państwo, czuję się trochę zażalowany, bo dwóch moich poprzedników, jeden musi się wykazać ogromną wytrzymałością, hartą ducha, a drugi musiał się wykazać ogromną wiedzą. No ja tylko leżę i strzelam.